Nadal nie wiadomo, co z maturami, mówią dyrektorzy wałbrzyskich szkół. Padowa sytuacja potrwa co najmniej do Wielkanocy. Wcześniej rząd nie chce usiąść do rozmów, a nauczyciele nie zamierzają przerwać strajku. To już drugi tydzień strajku nauczycieli. Jak na razie w szkołach nie zostały zwołane rady pedagogiczne i nie przeprowadzono klasyfikacji uczniów klas maturalnych. Jak tłumaczył przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wałbrzychu Jerzy Kowalski, matury są zagrożone. Komitety strajkowe podjęły decyzję, że nie klasyfikują uczniów, a rady pedagogiczne nie odbędą się. Strajk nie zostanie przerwany do Wielkanocy, a rząd zapowiada, że dopiero po świętach spotka się z nauczycielami. W tej chwili dyrektorzy wałbrzyskich szkół mówią jednym głosem. Nie wiadomo, co z maturami. W tej chwili nauczyciele strajkują i w związku z tym, wie pani, to co jest problemem, co pani słyszy z różnych mediów. To znaczy przede wszystkim właśnie problem z klasyfikacją, bo jak nauczyciele strajkują, to jest problem z zwołaniem przez dyrektora Rady Pedagogicznej, a Rada Pedagogiczna swoją uchwałą zatwierdza klasyfikowanie bądź nie. I jest problem. Jeżeli rząd rozpocznie rozmowy z przedstawicielami strajkujących, czyli tymi przedstawicielami central, dwóch związkowych central, no to się w ten czas okaże, a z tego co pani słyszy w tych mediach, no to wygląda na to, że wszystko po świętach. Mamy radę dopiero w przyszłym tygodniu po świętach, także nie wystawiamy ocen dzisiaj, ani jutro, ani w środę. Mamy na to troszeczkę czasu, także mamy radę zaplanowaną na środę za tydzień, czyli 24 kwietnia. Także sądzę, że do tego czasu się sprawa, no z tego co mówił pan premier, wyjaśnię jakoś tam. Myślę, że za wcześnie o tym mówić. No myślę, że dowiemy się z telewizji wcześniej. Będzie wiadomo, jaka będzie decyzja rządu i strajku ZMP. Mi na dzień dzisiejszy trudno na ten temat coś powiedzieć. Myślę, że za wcześnie jest, żeby siać panikę, że matury nie będzie. Jak tłumaczył nam przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wałbrzychu, jedyną szkołą, w której prawdopodobnie dojdzie do klasyfikacji promocji uczniów jest trzecie liceum w Wałbrzychu. Tutaj także sytuacja jest jednak niepewna. Uczniowie nie zostali jeszcze klasyfikowani, a nawet jeśli do tego dojdzie, nie musi to być równoznaczne z przeprowadzeniem matur. Na dzień dzisiejszy terminy, wszystkie elementy są zaplanowane, natomiast jak to będzie praktycznie wyglądało, to nie wiem. Dalsza formuła strajku, która dotrwa do 6 maja, to nie jestem w stanie akurat w tak długim okresie czasowym to stwierdzić. Wiele osób solidaryzuje się z nauczycielami, czego wyrazem była choćby ostatnia manifestacja na Piaskowej Górze, w której uczestniczyło ponad 600 osób.